Cześć wszystkim, tu Jasiek TV. W dzisiejszym odcinku pokazujemy modliszkę tarczową. Tak, kupiliśmy ją na giełdzie zoologicznej na Saskiej Kępie w Warszawie. Przyjechaliśmy, jest trochę podrośnięta, ale jeszcze dużo będzie nam rosła. Ma w tym momencie ile, Jasiek, jak myślisz, centymetrów? Tak, z 2 metry. 2 metry czy centymetry? Centymetry. I właśnie tutaj nam pięknie zapolowała i No. pierwsze karmienie odbywa się, tak? No, tak. Tak. Co mamy, z czego mamy zrobione terrarium? Powiedz coś o tym terrarium. Z plastiku. Jeszcze dołożyliśmy ziemię. Z czego ziemia jest? Ziemi. A nie z włókna kokosowego? Z włókna kokosowego. I co ma jeszcze? Jeszcze ma patyk, Taki korzonek, tak? Mangrowca. korzeń i to wszystko. I spryskaliśmy ją, tak? Tak, wodą. I czym ją karmimy? Świercami. Tu mamy świerszczy na zapas, tak? Co to za świerszcze są? Domowe, tak? Domowe. Tutaj jedzą marchewkę. Tutaj mamy takie małe pudełeczko, z którego Jasiek bezpośrednio sobie bierze te świerszcze do karmienia. No. A tutaj jeszcze mamy ten zapas. Świerszcze, które jedzą marchewkę. A Tak. tutaj w ogóle nie jedzą, tylko ten je. Dobra. No i co powiesz się o tej modliszce? Czy ona No. będzie, jaki ona ma kolor? Zielony. A nogi jaki ma kolor? Brązowy. Tutaj ma taką fajną tarczę, żeby jak drapieżnik ją zaatakuje, to tam jej nic się nie stanie. No. W ogóle po angielsku ona się nazywa Giant Shield Mantis. Tam Asian Giant Shield Mantis, więc to jest azjatycka modliszka tarczowa. No, jak widzicie, tam mamy ziemię. Też ją spryskaliśmy. Tam jej zaraz jeść. A po co spryskaliśmy tą ziemię? Żeby było ogrzewanie. Żeby była wilgotność, tak? No. A ona na temperaturę to taką pokojową lubi, to nie musimy ją grzać. 25-26 stopni. To już wszystko na dzisiaj. Pa!